Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, obłęd lewactwa amerykańskiego. Polacy mówią, że Ameryka oszalała. No, Ameryka nie oszalała. Ameryka po prostu jest normalna, tyle tylko, że szaleni komuniści dopadli do władzy na chwilę i moment. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach. Także oglądajcie bardzo często zdemonetyzowane filmiki. Cyrk i chleb, tak? W Rzymie, no to, żeby był spokój, no to musiał być cyrk, no i musiał być chleb. Teraz inflacja już zżera te pieniądze, za które miały być wybrane kupiony chleb, czy otrzymany chleb. No a cyrki w zasadzie zniknęły. W Ameryce zniknęły cyrki. Cyrki były dwie wielkie takie kompanie, Ringling Brothers i Barnum and Bailey. No te cyrki, które jeździły, to całe wagony, tam oni pociągami przewozili, ciężarówkami przewozili, ale największą atrakcją, no to były egzotyczna zwierzyna, dzika zwierzyna, słonie, tygrysy, lwy, tego rodzaju rzeczy. To już od setek lat to było popularne, no ludzie uwielbiali takie niebezpieczne zwierzęta, no ale komuniści jak zwykle przyszli, wegetarianie, środowiskowcy i tak dalej, no i zniszczyli cyrk, bardzo dużo wariatów nie je mięsa, dlatego, że się litują nad krową i nie będą jedli mleka, kefirów i tak dalej, nie będą jedli mięsa, no po prostu to jest obłęd, są w stanie zniszczyć swoje ciało w imię jakiegoś wariactwa. No i zniszczyli bardzo dużo słoni. Te wszystkie słonie, które przestały być, no one żyły po 50-60 lat w niewoli. No oczywiście były używane do rozrywki, ale żyły, a później zostały pooddawane do najróżniejszych, do sanatorium dla słoni. No i bardzo często one po prostu były przerobione na mięso, na paszę jakąś, także to wstyd. Wstyd i hańba, że komuniści, że środowiskowcy zniszczyli tą rozrywkę cyrku. No ale cyrki wracają. Cyrki wracają, jak jest też taki znany kanadyjski cyrk, który kompletnie to nie jest cyrk, no to są pod namiotami, ale Cirque du Soleil, czyli cyrk słońca z francuskiego, nie wiem jak to się tam wymawia, ale Cirque du Soleil. Bardzo przyjemne, oni mają program raz na 4-6 lat. Mają chyba ze 2 czy 3 grupy, tam w pewnym momencie to nawet Polaków sporo działało, no ale to nie jest cyrk, to jest akrobatyka. Zobaczymy jak ten cyrk, te klasyczne cyrki będą wracały. No ale cyrku nie zabraknie, cyrku jako rozrywki nie zabraknie, tych bestii egzotycznych nie zabraknie. Mamy krew, mamy inną rozrywkę. Jest krew na ulicach, są, można powiedzieć, szaber, podpalenie domów, biznesów. To wszystko w 2020-2021 roku, no to była ta rozrywka. Czarne życie znaczy, komuniści wypuścili po prostu bestie, wypuścili bestie na ulicę. Portland, Oregon, no to tam dziesiątki, setki milionów dolarów zostało zniszczone, tam część z tych dzikich bestii, to nawet komenda policji, to przywieźli kilkadziesiąt worków cementu, chcieli zalać drzwi do komentu, żeby spalić tam tymi butelkami Mołotowa.
podpalanie samochodów policyjnych, ataki na ludzi, wrzucanie ludzi na stacjach metra pod koła, te wszystkie nienawiści rasowa białych do czarnych, czarnych do białych, czarnych do żółtych, bo to jest to, o czym się nie mówi, ale to jest po prostu nieprawdopodobne. Te wszystkie cyrki parad transwestytów, ta cała pandemia, śmiertelna pandemia, te masowe strzelaniny i tak dalej, i tak dalej. To, co się działo na Kapitolu, w kongresie, no to jest nieustanny cyrk, to jest nieustanny spektakl. Teraz dołączył do tego jeszcze ostatnia rzecz, którą komuniści teraz starają się użyć, no to są skrobanki. No w paru słowach, no to co się stało w 1973 roku. Sąd Najwyższy uznał, że jest coś takiego jak prawo do skrobanek i w takim układzie ustalił, że prawo do skrobanek ustala rząd państwowy, czyli federalny w Waszyngtonie, a nie poszczególne stany. No i po 50 latach, po 49 latach sąd powiedział, że nie, to w sumie w Konstytucji nie było czegoś takiego jak prawo. W Konstytucji jest prawo do posiadania broni, prawo do wolności wypowiedzi, prawo do sprawiedliwego procesu sądowego i tak dalej, ale nie ma prawa do skrobanki, wolność słowa tam jest. No i te prawo niewyspecyfikowane w Konstytucji wróciło do decyzji wyborców w każdym stanie, tak, także każdy stan może decydować poprzez demokratyczne wybory. No ale oczywiście komuniści używają tego do walki po prostu ze społecznością. Komuniści od 40 lat walczą, 30-40 lat temu zniszczyli pojęcie małżeństwa, no a teraz już niszczą pojęcie nawet kobiety i mężczyzny. Teraz już jest taka beznadziejna sytuacja, że byli faceci wygrywają w sportach. No to jest wstyd, że feministki nie walczą o to, że normalni demokraci o to nie walczą. Po prostu kobiety są wypierane. Kobiety są wypierane przez byłych facetów. Facetów, którzy nawet sobie nie amputowali swoich genitali. Także w slipkach to wyglądają dosyć inaczej niż kobiety. Szczególnie w takich dwuczęściowych. Piersi nie mają, a w kroku mają sporo i mówią, że są kobietami. No całe jest nieustanny, jak się telewizję włączy, no to jest nieustanna makabra, ale tak prywatnie w domu, no to większość ludzi jest normalnych. Normalnie żyją, normalnie myślą, jedyne co się zastanawiają, no to jest to, jak przetrzymać, jak to wszystko przetrzymać, jak wytrzymać z inflacją. Całe te realia życia codziennego po prostu opanowywują prawidłowo, no żeby przetrwać, żeby to jest normalna siła przetrwania. Dorośli to już w zasadzie wiedzą, że to jest pokaz, że to jest show, że to jest cyrk, że to jest teatr, że cyrk to jest cyrk. No i każdy po prostu normalny tylko myśli, że ma nadzieję, że wszystko powróci do normalności. No i na pewno powróci do normalności. Normalność zawsze zwycięża. Także nie ma się co denerwować. No, trzeba się zastanawiać, dlaczego jest dużo takich nienormalnych, czy ludzi, którzy nie rozumieją konsekwencji pewnego zachowania. No, każdy rozumie na przykład, że ta ostatni ten argument o skrobankach. Komunistom zostały tylko te skrobanki, no ale większość normalnych rozumie, że to jest bardzo skomplikowane, że to jest bardzo subtelne, że to jest bardzo delikatne. No ale to nie ma co się dać zastraszyć czy zakrzyczeć ideologom czy komisarzom partyjnym w całym tym cyrku, szczególnie środków masowego przekazu. No, każdy sobie powinien powiedzieć, ile tygodni można po tym, jak nie ma miesiączki, ile tygodni można doprowadzić do tego,
żeby po prostu powrócić do miesiączek. No, w Ameryce jest większość stanów bierze 15 tygodni, bo w 15 tygodniu jest już słychać bicie serca. W większości krajów europejskich no to jest 10 tygodni, także to są 3 miesiączki opóźnione. No ale całe życie, no to każdy rozumie, że to jest decyzję się podejmuje. W zasadzie tak nie jest decyzję podejmowane, że jest 3/4, 1/4. Bardzo często no to jest tak pół na pół, 50-50, a czasami to jest tak, że jest 52 za, a 48 przeciwko, albo odwrotnie. No to, także czasami jest 49-51 nawet są podejmowane decyzje. Wszystkie te publiczne środki masowego oszukaństwa, to jest jeden wielki cyrk, to jest teatr, polityka. No najgorsze w tym wszystkim, że żurnaliści, że dziennikarze, że środki przekazu tak się skundliły i po prostu skomunizowały, że teraz po prostu kłamią i niezależnie, każda historia, niezależnie jak jaskrawa, czy jak żywa, no to powoduje to, że ludzie się ekscytują, powoduje to, że ludzie no, się trzęsą, można powiedzieć. Klasycznym takim przykładem jest ten Król Lear Szekspira, tak normalnie jakby miał być jakieś takie przedstawienie, że staruszek jest w domu starców, no i tylko tam córki przychodzą, że narzekają, że to kosztuje 15 tysięcy miesięcznie, no to nie byłoby tego cyrku, nie byłoby teatru, no, a przez to, że król jest szalony, że król jest bezdomny, że król jest nagi, no to robi cały ten cyrk. No i właśnie w Ameryce jest teraz ten cyrk. Tam niektóre charaktery, ta młodsza generacja, no to jest po prostu prawie że święta. Część ludzi to są potwory i oszalałe potwory. No i kiedy to wszystko się zakończa, no w międzyczasie jest bardzo dużo zwłok i trupów w każdej szafie, no ale sztuka się kończy, teatr się zaczyna, no i normalnie życie się toczy. No teraz w Ameryce, no to w sumie jest taki Król Lear, mamy szalonych komunistów i lewactwo, no i mamy normalnych konserwatystów na scenie. Także to się wszystko zakręca naokoło siebie. Cała polityka, cała rozrywka, całe dziennikarstwo, no to się wszystko zazębia jedno o drugie. To jest jedna wielka propaganda od lat 1960, kiedy te wszystkie dzieci i kwiaty, no to oni dzisiaj są przywódcami Ameryki. Ci wszyscy komuniści z lat 60. no to właśnie wychowali młodych komunistów 2020. No ale to jest tragedia, amerykańska tragedia, że są takie zmiany. No w latach 60. no to była walka, też młodzieży, no ale ta młodzież, większość była jednak normalna. No ale zniszczyli Johnsona, Nixona, cała wojna w Wietnamie, to wszystko były zaczynki komunizmu, ta walka z patriarchatem, z chrześcijaństwem, to komuniści postanowili sobie, że zniszczą. No i od lat to niszczyli, tak jak wspomniałem, zniszczyli instytucje kościoła, zniszczyli instytucje rodziny, zniszczyli teraz w zasadzie mężczyzn i kobiet. Teraz wszystko po prostu jest neutralne. No dlaczego to robią? No chcą zniszczyć to, co było w przeszłości. Tysiące lat doświadczenia, tysiące lat konserwatyzmu, tysiące lat tego, co działało. Po prostu chcą zniszczyć. No.
Najgorsze jest to, że nie wiemy po co i najgorsze jest to, że nie wiadomo jaki mają plan na przyszłość. Cała ta dramaturgia amerykańskiej kultury, no to ma trochę problem, że to jest sensacjonalizm, że to sensacje, że to w sumie co brukowce, bardzo często te żółte gazety. No ale każdy normalny człowiek przetrzymuje. Każdy normalny człowiek ma swój rozum, swoje zrozumienie świata. I jak się rozmawia z przyjaciółmi, z rodziną, no to każdy czuje się, że ma dobre połączenie z rzeczywistością. Wszystkie te wybuchowe sytuacje o aborcji, o konfliktach rasowych, o posiadaniu broni, czy transgenderyzmie, no to prywatnie, no to większość ludzi jest dosyć czuła. No i ludzka w każdym wypadku. No i wszyscy mają tą możliwość, że są w stanie to przeanalizować i rozumieją, że są pewne niezgodności, pewne niedogodności i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko rozumieją, że trzeba jakoś wybalansować. No i te wybalansowanie, no to w tym wszystkim właśnie jest najważniejsze, że to jednak spina, to jakoś skleja normalnych obywateli. I normalni obywatele prędzej czy później wygrywają, dochodzą do władzy albo wybierają do władzy. No teraz te morderstwa tych przez 18-latków, którzy wpadają do szkoły, no bo w szkołach nie ma jest zakaz posiadania broni, no to tam są wielkie tragedie, no ale komuniści wykorzystują to w bardzo bezczelny i perfidny sposób do tego, żeby skonfiskować broń 100 milionom Amerykanom. I to jest właśnie to najgorsze, że nie ma takiej tragedii, której komuniści by nie wykorzystali. No, rozwiązanie jest bardzo proste. Po prostu wszystkich tych morderców, sprawa sądowa, rozprawa, egzekucja. Tak samo jak problem z narkotykami. Tak samo, po prostu trzeba robić to, co robią Chińczycy, trzeba robić to, co robi Singapur, trzeba to robić, jest tak źle, że zakaz kary śmierci po prostu zniszczył Amerykę, komuniści też dopadli do władzy, też się doprowadzili do tego, że ta Ameryka jest rozwojona, ekstremalnie rozwojona, no ale wszyscy są już wymęczeni, wszyscy normalni są wymęczeni, dlatego, że będą głosować w listopadzie na normalnych. Połowa demokratów też jest wymęczona tym, że komuniści ukradli im partię i też będą głosować na normalnych poprzez to, że się przepiszą do partii republikańskiej. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienia o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. W Nowej Zelandii w ciągu ostatnich paru tygodni zrobiono 160 eutanazji. 160 legalnych eutanazji. No tam wybieraliście tych swoich polityków. No i teraz jest eutanazja na własne życzenie. Przypuszczalnie za 10-15 lat będzie eutanazja dziadka na życzenie wnuczka czy wnuczki. Także to idzie w tym kierunku. Tak jak były najpierw były małżeństwa homoseksualistów, później już w sumie adopcje przez homoseksualistów, no a teraz już nie ma kobiet i mężczyzn, jest jedna płeć. Także prawo równi pochyłej działa, wszyscy normalni o tym wiedzieli, wszyscy nienormalni nie wiedzieli, no ale na dzień dzisiejszy powinni już się nauczyć.
przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że się uczycie, że zrobiliście jedną wielką głupotę. Jest nadzieja, że rozumiecie, jest nadzieja, że po prostu przepiszecie się do partii republikańskiej, będziecie głosować na normalnych, albo jeżeli nie chcecie się przepisać do partii republikańskiej, to po prostu nie idźcie głosować na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.